co tu dzisiaj przygotowałeś? Gulasz? Taki, są różne gulasze i na przykład po węgiersku albo tak, ale to jest takie więcej słowackie. I ten przepis od moich rodziców, dziękuję bardzo im za to, bo moi rodzice oba są kucharzami, więc myślę, że i mój ojciec, to pisała moja mama ten przepis, ale mój ojciec ma jakieś tam zalecania koło tego i oni bardzo taki smaczny gulasz robią, więc jest tam i taka zmiana, bo często jest na Słowacji, że ktoś korzysta mąku do tego, ale moi rodzice nie, oni dają więcej ziemianku, żeby się to tak ugotowało. Wcześniej jest tak, kilka wcześniej się dawa, kilka ziemniaków na końcu, ale potem jest taki, że jest tam dużo mięsa, ziemniaki, a nie jest ta mąka na przykład. Nie? I to jest taka trochę różnica, bo ktoś robi z mąką. Ale myślę, że tak, tento sposób jest lepszy. Nie? Taki zdrowszy i lepszy. Zobacz, zobacz jaka tu jest. Zobacz, co się dzieje. Gloria? To twoja siostra? Nie, moja siostra to Paulina. A Gloria? Gloria nie znam. Pozdrawiamy Glorię Bochniewicz, nie wiem kto to. Ja jestem kierownik, pani tam jest szefową. A zapór jest za polem, czyli to jest robić do domu. 20 zł. Dziękuję bardzo. Do góry, do góry. Mocno. I parę. Proszę bardzo. Trzeba to nagrać się. Proszę. Przydam się. Przydam się i... Poproszę bilet. Proszę podać PESEL. No to 1, 2, 3. Tak. 4, 5, 6. Tak. 7, 8, 9. 20, 20. Przemysław Wiśniewski, tak? Tak, 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 dokładnie. Dziękuję bardzo. Na Torcidę? Tak, na Torcidę. Ile już sprzedałeś biletów? No myślę, że już około 20 dzisiaj sprzedałem. Dobra. Jak na początek nie jest źle, ale już powoli ogarniam system. Nawet zniżki umógł. Może musisz częściej przychodzić tu, to będzie więcej sprzedałem. Nie wiem, zobaczymy, no. Jeżeli... Frekwencja będzie dopisywać dzięki temu, to myślę, że będziemy mogli się zmieniać tutaj na tym stanowisku. Zapol się kręcić bilety, co? Ja myślę, że Zapol w jakimś poprzednim swoim wcieleniu był kasjerem w Maku albo coś podobnego, bo tutaj już nawet nie potrzebował żadnego szkolenia. No widać, że zeszło dużo, także chyba smakowało, co? Tak, tak. Jestem rad, albo jesteśmy zadowoleni wszyscy, że ci kibice tutaj przyszli i zjadli i... Dużo ludzi powiedziało, że smakowało, no, pyszny gulasz, więc jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy im zrobić taką radość.